Zaczniemy od skrócenia naszego paznokcia. Gdybyś chciała użyć normalnej obcinaczki, zauważ, że dochodzi ona tylko do tego punktu, więc użycie go jest zupełnie bez sensu. A nie możemy dojść dalej, ponieważ mamy tu bardzo głęboką, krzywą cę pod spodem. Jest tutaj zbyt ciasno i nie pozwoli nam to dojść dalej naszym obcinaczem. Ta krzywa nie pasuje do krzywej paznokcia, więc nie uda nam się go obciąć. Tak samo tutaj nie ma szans, żebyśmy doszli tu dalej jak przy normalnym paznokciu. W związku z tym użyję tu cążek do skórek. Przełamiemy tą stronę paznokcia, używając cążek do skórek. Ukierunkowujemy ostrze w stronę klientki. Nie obcinamy paznokcia zbyt krótko, a to dlatego, że nie chcesz przełamać naturalnego paznokcia. Przełamujemy paznokieć w tym miejscu, paznokieć nam odpada i gotowe. Powtarzamy czynność na wszystkich paznokciach. Następnie musimy zdjąć kamienie i ozdoby. Używamy do tego starych cążków do skórek. Podtrzymując paznokieć, podtrzymuję ten palec pod spodem. Przełamujemy akryl, który utrzymuje nasze ozdoby, dzięki czemu odpadają nam z paznokcia. Teraz zdejmujemy żel z powierzchni paznokcia, jak również redukujemy grubość. Zrobię to używając elektrycznej frezarki. Możesz użyć również ręcznego pilniczka. Zamiatam frezarką powierzchnię paznokcia. Najpierw z boku na bok, następnie skieruję ją w swoją stronę. Nie piłuję z góry do dołu, jedynie w swoją stronę, w ten sposób. To zdejmuje nam warstwę wierzchnią żelu, więc usuwamy żel Mega Gloss z powierzchni. Musimy się go w ten sposób pozbyć na początku, ponieważ nasz aceton nie przeniknie przez niego, a musimy nasączyć paznokcie acetonem, który ściągnie nam akryl. Powtarzamy czynność na wszystkich paznokciach. Użyję teraz pilnika 180 gradacji i wypiłuję powierzchnię. W ten sposób zetrę pierwszą warstwę akrylu. To pomoże acetonowi przeniknąć przez resztę akrylu, dzięki czemu usuniemy całość. Teraz obcinamy waciki na niewielkie części. Potrzebujemy 5 kawałków, mniej więcej tego rozmiaru. Następnie używamy acetonu, nasączamy waciki i pokrywamy paznokcie. Teraz użyjemy trochę folii. Zawiniemy paznokieć w środku, najpierw z jednej strony, potem druga strona. Zawijamy po prostu palec, zawijamy tu z tyłu i czekamy, aż paznokieć nasiąknie. To samo robimy z każdym paznokciem. Jeśli wacik będzie zbyt suchy, znaczy to, że nie ma na nim wystarczająco acetonu, żeby nasiągnął paznokieć. Wszystkie są już owinięte, zostawiamy je tak na 10 minut, zanim pierwszy raz je sprawdzimy. Teraz po 10 minutach zdejmujemy naszą folię. Możemy to zrobić w ten sposób, żeby mieć dobry widok na całość. Teraz zdrapujemy akryl. Nie używam żadnej siły do tego, jedynie delikatnie zeskrobuję to, co jest miękkie. Możesz również zsunąć folię w ten sposób. Zaletą tego, że zdejmiesz to w ten sposób, jest to, że możesz to ponownie nałożyć, jeśli jest taka potrzeba.
Czyli dosłownie zeskrobujemy to, co jest miękkie z paznokcia, używamy do tego naszego radełka. Teraz używamy pilnika o gradacji 180 i piłujemy powierzchnię, żeby pozbyć się pozostałości. Zakładam folię jeszcze raz. Robimy je indywidualnie, ponieważ musimy je piłować tylko wtedy, kiedy są wystarczająco miękkie. Kiedy zdejmę je wszystkie, a potem zacznę piłować lub zdrapywać akryl, one z powrotem zaczną się utwardzać. Teraz sprawdzam następny. Patrzcie na to, pięknie nam wszystko odpadło. Formujemy teraz kształt paznokcia pilnikiem. Szybko wypoleruję i nałożę trochę olejku. Odżywiamy skórę i przechodzimy do następnego paznokcia. Teraz wszystkie paznokcie są już oczyszczone, akryl został usunięty. Kolejna czynność to nałożenie lakieru hybrydowego, żelu lub przedłużenie, co zamierzam zrobić zaraz. Użyjemy tych paznokci do kolejnego filmiku, a więc to wszystko na tą chwilę. Piękne, zdrowe, oczyszczone paznokcie.